Radio Kraków. Nasze jelorze prasowej Dziś Błażej Strzelczyk z Tygodnika Powszechnego i Karol kleczka Klub Jagielloński, witajcie. Dzień dobry. Dzień. W ubiegłym tygodniu dokładnie rozmawialiśmy z Błażejem Strzelczykiem na temat tekstu dotyczącego teologii i przemocy, krytykującego Księdza Dariusza Oko, który ukazał się w Tygodniku Powszechnym. Jego autorem jest ksiądz Krzysztof Haramsa. Polski ksiądz i do niedawna jeszcze prominentny urzędnik Kurii Rzymskiej, który kilka dni temu zrobił w Rzymie publiczny coming out i ogłosił, że jest gejem. Po czym przedstawił swojego partnera, z którym chce dalej żyć. Watykan pozbawił księdza Krzysztofa Haramsa wpływowych funkcji. No ale jego biskup tylko księdza upomina. Reakcja Tygodnika Powszechnego też jest, i bez względu na ostatnie informacje o Haramsie, tygodnik opublikowałby. Ten właśnie tekst. Czy ta cała sprawa nie zmienia wymowy tego tekstu, Nie. nie. E... Myśmy dostali ten tekst na początku września. E... Generalnie praktyka redakcji jest taka, że chyba nie tylko naszej, ale i innych redakcji, że gdy dostaje się tego typu tekst tak do precyzyjny i tak yy, taki, który może wywołać jakąś burzę w mediach, to weryfikuje się autora. W związku z tym pojechałem do Gdańska. Spotkałem się z księdzem Haramżą i z księdzem Adamem Wolnieczkim. Spędziliśmy cały długi dzień, zjedliśmy razem obiad, rozmawialiśmy, staraliśmy się sprawdzić, y, jakie y, powody ma ksiądz Haramża, żeby tego typu tak spublikować po tak długiej y, pracy w kongregacji nauki wiary. Y, 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 Natomiast nie pojechaliśmy do Gdańska, żeby sprawdzić, czy ksiądz Haramza jest gejem. Dla nas to nie ma żadnego znaczenia, że jest osobą homoseksualną. I po tym spotkaniu e, chyba nikt, nawet najlepszy śledczy, nie byłby w stanie e, dowieść, że tydzień później, czyli w sobotę e, ostatnią, wydarzą się takie rzeczy, jakie się wydarzyły w Rzymie. E, to jest nielojalność? z jego strony? Ja jestem, ja jestem, Ja jestem rozgoryczony. To znaczy, mm. ja jestem... E, jest mi bardzo smutno, że tak się stało, jak się stało i że ksiądz e, Haramza, któremu zaufaliśmy, e, doprowadził do tego, do tego doprowadził. Nie mówię wyłącznie o tygodniku powszechnym, bo my sobie damy radę. Natomiast e, ksiądz Haramza oszukał nie tylko... E, e, innych dziennikarzy, e, wielu dziennikarzy z całego świata, który na przykład obiecywał e, ekskluzywne wywiady. E, e, oszukał Kościół, któremu, e, który powierzył mu bardzo ważną funkcję w pracy, w kongregacji nauki wiary. Kościół sobie poradzi też pewnie, dlatego że żyje 2000 lat i klimat, jaki teraz tworzy papież Franciszek, temu sprzyja. Natomiast mam wrażenie, że ksiądz Haramża poprzez to, że w sobotę skierował e, uwagę opinii publicznej na samego siebie i oderwał tę uwagę opinii publicznej polskiej, zwłaszcza od bardzo ważnego tematu, jakim jest polska publicystyka katolicka i jej język nienawiści, wyrądził krzywdę i polskiej publicystyki katolickiej i dołożył e, księdzu oko na przykład e, trochę skrzydeł e, i ksiądz oko teraz może być dumny z tego, że e, atakuje go homoseksualista e, i żyjący, który żyje w związku z w związku z, ze swoim partnerem i też trochę mam wrażenie, że z Haramza oszukał środowiska LGBTQ. To znaczy te środowiska, które mogły spodziewać się i po tekście w Tygodniku Powszechnym i po, nawet po coming outcie, ale jakby on, był on trochę inaczej. E, jakiegoś, e, jakiejś wrażliwości od kościoła na przykład, jakiegoś zabrania e, przez kościół głosu w sprawie. I to wszystko sprawia, że, e, że jest rodzaj goryczy. E, nie chodzi o to, że on jest gejem. Chodzi o to, że ma partnera, chodzi o to, że ze swojej orientacji seksualnej zrobił ma manifestację, która nikomu nie pomoże. No Podejrzewam, że gdyby była kwestia pozostania tylko gejem, ten artykuł miałby ten artykuł, nadal moc. Ten artykuł nadal ma moc, nawet teraz ma tę tą, tą moc. To znaczy, ja nie uważam, że tezy, które wygłosił się z że w tym tekście, są podważone przez to, co zrobił w sobotę. Eee, I ja, ja ciągle wierzę, że my mimo wszystko eee, będziemy racjonalizować tę sytuację i skupimy się jednak na tym poważnym temacie, jakim jest język nienawiści w polskiej publicystyce katolickiej, a nie na tym, że ksiądz Haramza zrobił sobie promocję książki. No dobrze, a czy słowa papieża w jakiś sposób nie otwierają tego typu nowej dyskusji? Czy, czy słowa papieża ostatnie yy, mogły w jakiś sposób otworzyć księdza Haramzę na tego typu akty? Nie wiem. No czy jest na to miejsce, bo teraz. Jest mam na to wrażenie, miejsce, nie ma miejsca, miejsca. nie ma miejsca na to, by, bez, by kapłan Kościoła katolickiego bez żadnych skrupułów i z satysfakcją mówił, że żyje w grzechu. Znaczy, I to jest problem. Nie to, że jest gejem, tylko to, że z pełną satysfakcją, z uśmiechem na twarzy mówi nam, jestem w grzechu, żyję w grzechu, jestem z tego dumny. Coś jest nie w porządku. Karolu. Znaczy, tutaj wydaje mi się, że należy cały czas pamiętać o tym rozróżnieniu, które przeprowadził Błażej. Jedną kwestią jest orientacja seksualna księdza Haramcy, drugą kwestią yy, jest pozostawanie w stałym związku. I. Yy, Problem z tekstem, który pojawił się w tygodniku powszechnym, polega na tym, że w momencie, w którym ten tekst się pojawił, tekst był po prostu bardzo dobrym e, artykułem dotyczącym mowy nienawiści w Kościele, czy języka nienawiści, języka, języka który posługuje się symboliką przemocy. E, I jako tekst jest to tekst ważny. Tyle tylko, że e, w momencie, w którym ksiądz Haramsa dokonał e, coming outu oraz przyznał się, że pozostaje w stałym związku, sprawa stała się sprawą polityczną. Nie? Mhm. Dlatego, tym samym e, dokonał dewaluacji tego tekstu przez to, że dostarczył gotowych argumentów, z których już korzystają jego oponenci. Znaczy, taki ksiądz oko może spokojnie powiedzieć, że to jest kolejny atak tajemniczego homolobby, które penetruje Watykan od środka na jego, na jego postulaty właściwego obrońcy nie wiem, tradycji katolickiej i tak dalej, i tak dalej. I to jest problematyczna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, jeżeli potraktować, potraktować serio to, czym pisał redaktor Habota z Rzeczpospolitej, to znaczy, no i to, co mogliśmy zaobserwować, czyli taką zmasowaną akcję Księdza Haramzy z publikacjami w trakcie jednego tygodnia no, kilkoma w najbardziej poczytnych polskich tygodnikach, to. Jest to po prostu zwykła nieuczciwość ze strony, ze strony Haramzy. Znaczy to jest nieuczciwość zarówno w stosunku do Kościoła, jak też przede wszystkim ogromna nieuczciwość w stosunku do osób homoseksualnych znajdujących się w Kościele Katolickim. Znaczy teraz po raz kolejny przeciwnicy, przeciwnicy osób homoseksualnych związani z tradycją katolicką mogą swobodnie korzystać z, z argumentu tak jeżeli jest się homoseksualistą to nie można właściwie pozostawać w kościele katolickim ksiądz homoseksualista na pewno z niego wyjdzie bo pozostaje w ukrytym związku i tak dalej i tak dalej co jest szalenie niebezpieczne biorąc pod uwagę Księży będących homoseksualistami, którzy y, pozostają no, wiernymi, wiernymi zadania, które na nich ciążą. No to akurat dotyczy i, i homo- i heteroseksualistów, dokładnie. tak? Oczywiście, że tak. Tylko, że jest to, jest to szczególnie wrażliwa, mm -hmm. w, w, wrażliwy temat, biorąc no, pod uwagę. Wiesz, ja, no, nie no, wiem, ja nie wiem, czy, 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 czy taka dyskusja posiada. by się podoczyła, gdyby się z Haram zawrzeć w, w sobotę i powiedział, że mam kobietę i jest w związku heteroseksualnym z kobietą. Podejrzewam, że nie. I to jest też problem dokładnie. polski, w ogóle publicystyki. Tak. Dlatego, znaczy tak. że homoseksualizm dla nas stanowi jakiś gigantyczny problem. Tak, nie powinien w, w sytuacji, w której kościół to dość klarownie yy, 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 pokazuje i, i, i wyjaśnia. Jedna rzecz, yy, z którą się z tobą nie zgadzam, znaczy nie mam wrażenia, że ten tekst, i ciągle mam wrażenie, że ten tekst jednak nie został podważony. To znaczy, że tezy tego tekstu są szalenie ważne, szalenie istotne i skupienie się na tym tekście jest ważniejsze niż skupienie się na, na tym, co zrobił ja, się za w sobotę. Ja, ja się z tym zgadzam. Natomiast jedną rzeczą jest funkcjonowanie tekstu samodzielnego w rozdziale od osoby autora, drugą rzeczą jest odbiór publiczny tego tekstu. Na no odbiór publiczny rządzi się bardzo wieloma różnymi emocjami, które jest trudno tutaj kontrolować. Dlatego te wydarzenia, które miały miejsce później, no niestety wydaje mi się, że mogą zaszkodzić temu bardzo dobremu artykułowi. No, gdyby wycisnąć z tej całej sytuacji cały marketing i to wszystko, co, co popłynęło, to zostaje nadal to samo pytanie, czyli to, że. Tak naprawdę nieludzka jest abstynencja, tak w kościele, abstynencja seksualna, abstynencja od życia, miłości, czyli to, co pozostaje, tak naprawdę kolejnym tematem do dyskusji cały czas. Mm -hmm. Tak, tylko problematyczność, problematyczność tej sytuacji, o której rozmawiamy, polega na tym, że w ramach jednego wydarzenia zostały umieszczone trzy Dziek. poważne Dziek. problemy Dziek. i nastąpiło przemieszanie tych problemów. Także teraz trudno nawet zauważyć, jak, do, jak dokonują się rozkłady akcentów. Dziek. Ktoś będzie bardziej akcentował orientację seksualną księdza Aramzy, ktoś będzie bardziej akcentował dyskusję z tradycją celibatu w kościele, ktoś inny będzie z kolei skupiał się, skupiał się na. Niebezpieczeństwach związanych z językiem przemocy. pomieszenie wątków nastąpiło. Szkoda. No, duże szkoda, zwłaszcza, że synot mógłby się pewnie zająć tym tematem. gdyby, Oczywiście, że tak. gdyby sposób te, 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 gdyby ksiądz Haram zawrzeł i powiedział: Jestem gejem, mm -hmm. jest tak. mi trochę niezręcznie z tym w kościele, czuję się z tym źle, ale chcę być wiernym synem kościoła. To by miało moc. Być może. Co dalej z księdzem Haramcą? No dalej jest sytuacja taka, że, jest, że pewnie wyda książkę, która będzie miała <laughs> gigantyczny nakład. Tak. I będzie żył z tej książki. I będzie, no. Jakiś czas. E, tak. E, no i czekamy na to, co powie Biskup Prylpiński, to znaczy tego, t, t, jak się potoczą sprawy dyskusji pewnie z księdzem Haramżą. Dalej co, pozostaje w stanie duchownym. Co, co gorsza, znaczy to czy pozostanie w stanie duchownym. Teraz mówię, że został jeszcze. A, tak? No tak. Mhm. Faktycznie pozostaje, natomiast wydaje się, że pozostać już długo nie pozostanie. Y, ze względów oczywistych, natomiast. Mm, no, y, bardzo nie chciałbym, aby teraz ksiądz Haram stał się jakimś takim czempionem pewnych środowisk, które e, chciałyby go potraktować jako ofiarę polityczną. Znaczy, przez to, że dokonał manipulacji, e, no, trudno traktować go jako osobę wiarygodną. E, pomimo e, na, Nawet traktując e, szereg jego intencji za szczere, to jednak tak. e, sytuacja, która miała miejsce, e, przestaje, przestaje go uwiarygadniać, No i nie byłoby dobrze, aby w chwili obecnej był niesiony na sztandarach. Karol Kleczka z Klubu Jagiellońskiego i Błażej Strzelczyk, redaktor Tygodnika Powszechnego byli gośćmi dzisiejszej loży prasowej. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Wam bardzo. Dziękuję Dziękuję. bardzo.